Chodź, pokażę Ci, jak działa mój kurs od środka. Pokażę Ci prezentację, krok po kroku, jak z niego korzystać. Kiedy już dostaniesz maila po zakupie, dostaniesz dostęp, login i hasło. Wchodzimy sobie na stronę z linka, z maila, klikamy logowanie, logujemy się danymi, które dostaliśmy w mailu i wchodzimy sobie w kurs. Tutaj widzimy Twoje szkolenia, czyli wszystkie szkolenia, które zakupiłeś. Wchodzimy sobie do kurs hiszpański dla początkujących. Tutaj również mamy informacje, do kiedy mamy dostęp. Zobaczmy teraz, jak wygląda struktura kursu. Tutaj mamy różne sekcje. Mamy wprowadzenie do języka, podstawowe zdania i gramatyka, komunikacja w codziennych sytuacjach, kultura i zwyczaje hiszpańskojęzycznych krajów, egzamin, certyfikat. No i oczywiście lekcje dodatkowe są to bonusy, które uzupełniamy na bieżąco. Nie musisz już za nie płacić. Chodź, pokażę Ci teraz, jak wygląda przykładowa lekcja hiszpańskiego. Wejdziemy sobie do lekcji z przyimkami. Każda lekcja składa się z tych samych elementów. Najpierw jest to wideo. Zobacz, jak ono wygląda. Zaczynamy kolejną lekcję związaną z przyimkami. Przyimki są bardzo ważne. Odgrywają mega istotną rolę w języku hiszpańskim. Co należy wiedzieć o przyimkach? Ano mianowicie to, że w hiszpańskim nie mamy odmiany przez przypadki, a zastępują je też przyimki. Czyli przyimki pełnią funkcję i przyimków, przypadków. Dlatego to będzie takie ważne. Zaczynamy. Pierwsze przyimki, które poznasz, już na pewno widziałeś czy widziałaś w poprzednich nagraniach, w poprzednich zdaniach, które żeśmy tworzyli, ale nigdy nie omawialiśmy tego tematu, dlatego też dzisiaj się na nim skoncentrujemy. Pierwszy przyimek, który bierzemy pod lupę, będzie to przyimek. Każdy element gramatyczny jest omówiony razem z przykładami. Pamiętaj, że do tekstu są ćwiczenia na dole. Posłuchaj. Me levanto a las 7 de la mañana y voy directamente a la cocina. Desayuno con mi familia. Después del desayuno, salgo de casa para ir al trabajo. W tym kursie teksty są czytane przez różnych lektorów, abyś był osłuchany z różnymi dialektami języka hiszpańskiego. Kiedy już przesłuchasz całe wideo, pod spodem znajdziesz do niego ćwiczenia. Po pierwsze, będzie to Quizlet, fiszki, czyli coś, dzięki czemu nauczysz się, jak stosować przyimki. Najpierw teoria, ponieważ wszystkie elementy, które znajdują się w tym zdaniu, były już omówione wcześniej, skupiamy się tylko na przyimku. Możemy sami w myślach sobie powiedzieć bądź na głos to zdanie, następnie odwrócić kartę i możemy posłuchać, jak prawidłowo wymawiać dane zdanie. Paco está en el trabajo. Tak jest. Tak możemy przejść aż przez 60 fiszek do tego tematu. Fiszki mają niezwykłą moc. Możesz zmieniać tryb nauki, taki, jaki najbardziej lubisz. Wystarczy, że rozwiniesz tą listę tutaj na dole i znajdziesz odpowiednią formę dla siebie. Możesz się uczyć w formie dopasowań. Kiedy Twoje dopasowanie będzie prawidłowe, zaświeci się na zielono. Możesz się uczyć w trybie uczenia się. Masz podany przyimek do i musisz zaznaczyć, który odpowiada temu słowu. Z, ale skąd albo z czego? To oczywiście D. Wlina, jak dobrze wiemy, jest to N, ale zrobimy błąd, żeby Ci pokazać, że platforma działa. Tak? I dostajemy poprawną odpowiedź, dzięki czemu nadal zostajemy w trybie uczenia się. Możemy to kontynuować, możemy sobie zaznaczyć flagą, że to zdanie sprawiło nam trudność, czy dane słowo i żeby więcej razy ono się powtarzało w naszym trybie nauki. Zachęcam do przetestowania wszystkich opcji, jakie tutaj są. Zestaw tych fiszek znajduje się na Quizlecie, do którego dostaniesz również dostęp, więc możesz sobie ściągnąć aplikację Quizlet na telefon i z niej korzystać. Tak jak tutaj na platformie.
Jak to dokładnie działa, pokażę w kolejnym filmie. Platforma to także zadania do zrobienia, takie klasyczne. W tym akurat zdaniu należy uzupełnić zdania przyimkiem a, ale jak to wpisać a wszędzie? A no właśnie, czasami jest boy a la escuela, czasami jest boy al parque i trzeba wiedzieć, kiedy dać a kiedy dać al. Oczywiście wszystkiego dowiesz się z nagrania wideo. Pozostałe zadania, które mamy do wykonania, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Tutaj już zadanie jest nieco trudniejsze. Przyimki mamy po prawej stronie i musimy je wstawić w odpowiednie miejsca, tak aby było poprawnie. Inny rodzaj zadań to po prostu gry. Wystarczy przeczytać, jakie jest zdanie i wstawić odpowiedni kafelek. Salgo, de casa muy temprano i jego a la escuela a tiempo. Pamiętaj, platforma daje Ci możliwości sprawdzania w trybie rzeczywistym, czy poprawnie wykonałeś zadanie. Zobaczmy. Bardzo dobrze, możemy przejść do kolejnego i tak dalej. Platforma ma rozwijać wszystkie Twoje umiejętności, dlatego też są zadania na słuchanie. Zobaczmy. Voy a casa con mis padres. Voy a casa con mis padres. Czy to zdanie jest poprawne, czy niepoprawne? Zaznaczamy, że jest poprawne i dajemy sprawdź. Tak, to było poprawne zdanie. Dzięki temu rozwijasz także umiejętności słuchowe. Każda lekcja zawiera pliki do pobrania PDF. Są to prezentacje, które wcześniej zobaczyłeś na nagraniu wideo. Niezwykle fajną rzeczą są notatki. Możemy sobie zapisać notatkę, dlaczego w zdaniu tu wklejasz sobie to zdanie, użyty został przyimek D. Dajesz sobie zapisz taką notatkę, dzięki czemu później możesz je wszystkie wyeksportować i na naszych comiesięcznych konsultacjach możesz zadać mi pytanie. Aby wyeksportować notatki, wystarczy sobie wejść w kurs dla początkujących i dać tutaj eksport notatek. Pojawi się kolejne okienko, gdzie napisaliśmy sobie notatki do lekcji z pytaniami. Te pytania możesz zadać mi na comiesięcznych naszych konsultacjach. Przypominam, że są one w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 19:30. Ten kurs to także budowanie fajnej społeczności. Mamy tutaj coś takiego jak czat publiczny. Możesz zadawać tutaj różnego rodzaju pytania i na bieżąco dostać odpowiedź. Dlaczego w zdaniu ten został użyty przyimek D? Wysyłasz na czat publiczny takie coś, a ja od razu dostaję powiadomienie, że ktoś zadał pytanie, dzięki czemu nie musisz wchodzić na maila i pisać do mnie za każdym razem. Tutaj na bieżąco mogę odpowiadać na Twoje pytania. Co więcej, pozostali użytkownicy platformy mogą zobaczyć właśnie te komentarze czy też pytania. Jak widzisz, platforma jest podzielona na różne sekcje gramatyczne i tematyczne, tak abyś mógł rozmawiać w języku hiszpańskim i wiedzieć, jak to się robi. Pamiętaj o naszych comiesięcznych konsultacjach na żywo, za które już nie musisz płacić. W mailu dostaniesz linka, to jest stały link do naszych comiesięcznych spotkań. Dzięki notatkom, które będziesz robić na kursie, będziesz mógł zadać mi pytanie, będziemy mogli rozwiać Twoje wątpliwości, a ja chętnie Ci pomogę. Do zobaczenia na kursie.